Mamy daną funkcję f od x. Naszym zadaniem jest określenie, który z tych wykresów poniżej może być wykresem pochodnej funkcji f od x. No to zastanówmy się najpierw, co to jest pochodna. Pochodna mówi nam, jaki jest współczynnik kierunkowy nachylenia stycznej do wykresu funkcji. No to zastanówmy się, jak wygląda styczna do wykresu tej funkcji. Zacznijmy tutaj od lewej strony. Zastanówmy się, jaka jest styczna w minus czwórce na przykład. No tutaj widzimy, że ta styczna w minus czwórce to będzie praktycznie pionowa. Czyli to nachylenie będzie praktycznie nieskończone, ten współczynnik kierunkowy będzie tutaj praktycznie nieskończony. Jak przesuniemy się troszeczkę na prawo od czwórki, to to nachylenie będzie dalej bardzo duże, dodatnie. No i później tutaj będzie malało, ale cały czas będzie dodatnie tutaj po lewej stronie, na lewo od zera. No to który z tych wykresów dostępnych na dole ma tę własność, że wartości są tutaj w minus czwórce, uciekają do nieskończoności, a potem maleją, ale są cały czas dodatnie. No to widzimy, że ten wykres nie spełnia tego warunku. Tutaj wartości po lewej stronie są ujemne, czyli ten możemy wykluczyć. Ten wykres spełnia nasze oczekiwania, ponieważ tutaj w minus czwórce rzeczywiście wartości dążą do nieskończoności, czyli to nachylenie tutaj jest dodatnie, bardzo duże, a potem maleje, więc ten na razie zostawiamy. Ten też możemy zostawić. Dlatego, że w minus czwórce rzeczywiście tutaj pochodna dąży do nieskończoności, no a potem tutaj maleje, no ale pozostaje dodatnia. No a tutaj znowu mamy ujemne wartości w okolicy minus czwórki, czyli ten wykres też możemy wykluczyć. No to zastanówmy się, co dalej. No jak tutaj to nachylenie maleje, i w pewnym momencie zauważcie, że ono staje się równe 0. Dokładnie w tym punkcie, gdzie wartość funkcji staje się maksymalna, nachylenie stycznej staje się równe 0, ponieważ styczna robi się zupełnie pozioma. Czyli wartość pochodnej w zerze musi być 0. Zastanówmy się, który z tych wykresów ma tę własność. No widzimy, że ten wykres nie ma tej własności. Tutaj pochodna nigdy nie jest 0, zawsze jest dodatnia. Więc możemy już go wykluczyć. Tutaj rzeczywiście w zerze pochodna jest równa 0. No i to jest jedyny wykres, jaki został, więc to jest prawdopodobnie ten, który musimy wskazać jako odpowiedź do zadania. No, ale zastanówmy się jeszcze, czy, czy na pewno, czy rzeczywiście jeszcze tutaj w tym obszarze na prawo od zera ta pochodna zachowuje się tak, jak możemy to odczytać z tego wykresu funkcji f. No więc tutaj rzeczywiście jest dodatnia i od nieskończoności maleje do zera, w zerze jest zero. No a co będzie na prawo od zera? No na prawo od zera tutaj to nachylenie staje się ujemne, bo styczna będzie wyglądała mniej więcej tak. No, i to nachylenie będzie coraz bardziej ujemne, będzie malało, aż tutaj w czwórce ta styczna staje się znowu pionowa i nachylenie dąży wtedy do minus nieskończoności. I to jest to dokładnie to, co widzimy na wykresie tej funkcji tutaj na czerwono, narysowanej. Czyli ta funkcja, jak narysowana tutaj na czerwono, wygląda tak, jak oczekiwalibyśmy, że będzie wyglądała pochodna tej funkcji f. Czyli tutaj na czerwono mamy narysowaną pochodną tej funkcji f, która najpierw jest dodatnia, dlatego że nachylenie styczne jest dodatnie. Później staje się równa 0 wtedy kiedy styczna staje się pozioma, a potem jak styczna ma nachylenie ujemne, coraz bardziej ujemne, no to wartości tej pochodnej też są ujemne. To jest zadanie z naszego portalu Khan Academy. Link do tego zadania znajduje się w opisie filmu poniżej. Zachęcam do rozwiązywania zadań i zachęcam też do rejestrowania się na naszym portalu, zakładania konta po to, żeby móc w pełni korzystać z bardzo wielu wygodnych i pożytecznych funkcjonalności, jakie oferuje ten portal.